Panie Andrzeju, wydawało się, że te zawody nie dojdą do skutku. Co zaważyło na tym, że jednak się spotkaliśmy tutaj? Nie ukrywam, że długo dyskutowaliśmy. Wiadomo było, że nikt nie zrobi oprócz nas tych zawodów, ale aspekt sportowy. Tu Adam Małysz i trenerzy przekonali mnie, że warto zorganizować te zawody, żeby zdobyć punktów. Nie będę oceniał, bo to rola trenerów, jak wypadli. Jako kibic nie jestem do końca zadowolony, bo mogło być lepiej. Ale popunktowali chłopcy i to jest kwota już, która będzie skutkować na przyszły sezon zimowy i letni. Czyli to ten aspekt sportowy, żeśmy potwierdzili. A dla nas to był kolejny test na to, czy w tym okresie pandemii damy sobie radę kolejny raz zorganizować te zawody. Właśnie czekam na rozmowę z koordynatorem, ale taka wstępna rozmowa, że tak powiem, była bardzo pozytywna. Oceniono nas znowu dobrze, pogratulowano i mówią do zobaczenia w zimie, ale jak z tą zimą będzie, to ani pan, ani ja nie wiemy, bo my tutaj ponosimy dość duże ryzyko, bo chcemy od 18 października produkować śnieg, a nie wiadomo, jak sytuacja pandemiczna się rozwinie. Ja w czasie zawodów odnotowałem, że rekord padł zakażeń w Polsce i jest to niepokojące. I no, nikt nie daje gwarancji. No, kolejny raz będziemy musieli ryzykować, bo nie tylko u nas w kraju to może być, ale jeśli dosięgnie to Austrii, Niemcy i inne kraje, to nikt tu nie przyjedzie. Ale póki co na dzień dzisiejszy aktualna jest termin listopadowych zawodów, które mają się odbyć w listopadzie, 21-22 listopada tego roku. No tak, właśnie zawodnicy mówią, że to będzie pstryknięcie palcem, to są tylko 2 miesiące. Dzisiaj się opalamy, dzisiaj słoneczko, ale śnieg musi tutaj być już za dwa miesiące. Wisła dwukrotnie wyciągnęła dłoń do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, letnie Grand Prix, letni Puchar Kontynentalny. Wisła ratuje tegoroczne lato międzynarodowe. No i właśnie, czy nie ma takiej chęci powalczenia o ten styczniowy termin, o którym gdzieś tam się nieoficjalnie mówi? Jak to wygląda tak naprawdę? Nie chciałem jeszcze tego zdradzać, ale skoro takie pytanie, to muszę odpowiedzieć. Zwróciłem się bezpośrednio do Sandro Pertile, żeby uwzględnił nas w kalendarzu. Nie w tym sezonie, bo tu się już chyba nie da, ale na przyszły sezon, w bardziej zimowym okresie, żebyśmy nie musieli ponosić olbrzymich kosztów energii elektrycznej, wody, żeby wyprodukować ten śnieg. No jest już wstępna propozycja, ale 3 tygodnie, które Pertile, bo mówi o początku grudnia, to nie bardzo nas satysfakcjonuje. Dla nas byłoby to co kiedyś satysfakcjonujące, to było to, co kiedyś przerabialiśmy cały weekend jeden i drugi w Polsce, czyli przed lub po Zakopanem w styczniu bylibyśmy wtedy szczęśliwi. Wyciągnęliśmy rękę do FIS-u, oni wiedzą, że sprawdziliśmy się, bo to według tych reguł będą organizowane następne zawody. W związku z tym liczymy, że będziemy organizować w normalnym terminie. Dla nas, dla kibiców to jest niezrozumiałe, że Polska musi się bić tutaj dosłownie niemal o ten drugi termin, kiedy Niemcy mają po 4-5 weekendów, a to Polacy ciągną tę dyscyplinę na 2020 rok tak naprawdę. Zgadza się dokładnie. Ja powiem tak, że doskonale pamiętam, ile musieliśmy zorganizować właśnie tego typu zawodów, żeby w ogóle się doczekać Pucharu Świata do organizacji. No udało się i jakoś tak wyszło, że tą inaugurację po raz czwarty będziemy robić, ale mam wrażenie, że po raz ostatni, bo naprawdę to jest ryzykowne i kosztowne przedsięwzięcie. Widzimy, że da się organizować zawody latem, Grand Prix, teraz Puchar Kontynentalny, ale co pana być może martwi? Być może jest coś takiego, nad czym trzeba popracować? Być może czy jest zachowanie, jakaś organizacja? Są takie punkty jeszcze przed zimą? Tak, jest jeszcze kilka. O szczegółach nie chciałbym mówić, bo wspólnie z delegatem technicznym w oparciu o raport, który oni przygotowują, będziemy analizować, co trzeba zrobić. Na razie nas wszyscy chwalą i boję się, żeby nie popaść w rutynę, że my już wszystko umiemy, wszystko musimy zrobić. Zrobiliśmy te niezbędne rzeczy,
Jeśli pan pozwoli, nie będę o szczegółach teraz mówił, ale na pewno będziemy mieli okazję przed zimą jeszcze porozmawiać, to wtedy powiemy, co zrobiliśmy, bo mogę się zapędzić i powiedzieć coś, co nam nie wyjdzie.